Opowiedziałem przed przerwą o jednym moim przyjacielu, z którym rozmawiałem i któremu opowiedziałem moje życie i dla którego w pewnym względzie byłem jakby takim Danielem, który mu wyłożył myśli jego życia, który mu wyłożył myśli jego serca, poprzez co jego duch, który był zaniepokojony i taki strapiony, wszedł w odpocznienie. Ale chcę powiedzieć o rozmowie sprzed 2 tygodni. Przed 2 tygodniami moi znajomi do mnie zadzwonili i powiedzieli: Andrzej, słuchaj, jest takie małżeństwo, czy mógłbyś z nimi porozmawiać? I mają mega kłopoty. Czy mógłbyś z nimi porozmawiać? Ja mówię, nawet mi nie mówcie, jakie mają kłopoty. Nawet nie mówcie mi, z czym się zmagają. Ja tego nie chcę wiedzieć, ale niech przyjadą. Umówiliśmy się i przyjechali. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać, to bardzo szybko zobaczyłem, że między nią i nią nie klei. Rozumiecie, o co chodzi, że nie klei, nie? To chyba się wzięło stąd, że czasami mamy jakiś klej, który jest zwietrzały, chcemy jedną... Czasami znaczki nie kleją, nie? Chcemy, ślinimy znaczek, chcemy przykleić do listu, a on się odkleja. Ten klej jak gdyby się zwietrzał, już nie ma tego, co łączy. I między nimi też już tak było, że to, co było między nimi, to było co? Kubka takiego popiołu. Już tam się wszystko wypaliło. I kiedy rozmawiamy w trakcie tej rozmowy i wierzę, że Bóg dał mi taką podpowiedź i w pewnym momencie ona chciała bardzo, żebym ja się jeszcze z jej mężem spotkał, ale on bardzo się nie chciał spotkać. I ja wiedziałem, że to jest bez sensu się dalej spotykać. I ja powiedziałem tak. Aha, oczywiście wcześniej, jak rozmawialiśmy, ja opowiadałem trochę o swoim życiu i tak dalej. I w pewnym momencie on powiedział, mówi, słuchaj Andrzej, ja to nie słyszę pierwszy raz. Żona mnie brała do zboru. Mówi, ale ja ci powiem tak, że gdybym ja miał przyjąć Jezusa, nie ma szans. Bo jak ja bym przyjął Jezusa, to ja bym wszystkie przekręty, które robię w życiu, musiał nagle przestać robić. No bo nie da się żyć z Jezusem i robić takie przekręty, jak ja robię. I ja dlatego powiedziałem mu tak, słuchaj, ja nie chcę się z tobą spotykać. Chociaż jest we mnie coś, co wręcz krzyczy, żeby się z tobą spotykać. Ale my będziemy się spotykać nie wtedy, kiedy ja będę chciał, tylko wtedy, kiedy ty będziesz chciał. I wziąłem telefon, bo nigdy nie pamiętam swojego numeru. Wklepałem w telefon mój numer i mówię mu tak, słuchaj, ja mam taki numer. Podyktowałem mu, on sobie zapisał do komórki. Ja powiedziałem, jeśli będziesz chciał porozmawiać, to zadzwoń, umówimy się i wtedy będę wiedział, że mamy się po co ze sobą spotykać. Ja nie chcę do niczego cię przymuszać, jakoś zobowiązywać i tak dalej. To jest tak, jakbyśmy grali w ping-ponga, rzucam piłeczkę na twoją stronę i teraz ty musisz podjąć decyzję. I wiecie co, ja byłem na 100% przekonany, że nie zadzwoni. I wiecie co, Pieronek? Zadzwonił. I jesteśmy na przyszły tydzień umówieni. Wiem, że nie dlatego, że ja chcę, ale tym razem wiem, że dlatego, że on zobaczył, że on tego potrzebuje. Bo myślę, że rzeczy, które mu opowiadałem o sobie i to, jak Bóg mnie wyprowadził, myślę, że jeśli cokolwiek zrobiłem w czasie rozmowy z nim, to po prostu dałem mu chyba trochę nadziei, że być może można jeszcze raz to ognisko, mimo że z nim nie opowiadałem na przykładzie ogniska, że można to ognisko jeszcze uratować, że Bóg może coś do tego ogniska dołożyć, co sprawi, że ono będzie się paliło i że jego życie przez to będzie wypełniało cel i sens, z którym Bóg go tutaj na ten świat posłał. I kochani, decyzja
nie jest po tej stronie sali dzisiaj. Decyzja, aczkolwiek ja też muszę dla swojego własnego życia podejmować decyzję, co ja chcę dokładać do mojego ogniska. To jest moja decyzja. Ale decyzja dzisiaj też leży i po tamtej stronie. Nie to, że ja jestem wyżej, a wy niżej. Chociaż teraz jestem wyżej, a wy jesteście niżej. Ale nam jest jeszcze wyżej. Decyzję każdy z nas musimy podjąć sami dla siebie. Czy chcę przyjść do Boga? Czy chcę się przyznać i powiedzieć: Panie Boże, to, że moje życie się wypaliło, to, że z tego ogniska mojego życia pozostała kubka popiołu, to jest tylko wyłącznie moja wina. Biorę za to odpowiedzialność. Wyznaję Ci jako mój grzech to. Proszę Ci, przebacz mi. I co wtedy Bóg mówi? Synu, córko, odpuszczone są Tobie Twoje grzechy. Wiecie, kiedy żyjemy, to teraz będzie taka troszkę inna ilustracja. Kiedy żyjemy, gdyby ktokolwiek z nas, gdybyśmy weszli, nie wiem, no chociażby, nie wiem, czy tutaj na ten budynek, czy gdzieś na jakiś, nie wiem, no ja sobie tak pomyślałem, gdybym wszedł na wieżowiec, nie? Wchodzę na wieżowiec, stoję na krawędzi wieżowca. Tak? O! Stoję na krawędzi wieżowca. Kiedy zrobię krok do przodu, to co będzie? Spadnę na dół, tak? Dlaczego tak się dzieje? Bo takie jest prawo fizyki. Że jeśli nie masz coś pod nogami, to lecisz w dół. I każdy z nas, kto by wszedł na jakiś budynek i zrobił krok do przodu, to co się stanie? Czy zawsze? Kiedy stojąc na wysokim wieżowcu zrobię krok do przodu i nie polecę w dół? Proszę? Ja sobie tak wymyśliłem, że jeśli stałbym na wieżowcu i zrobiłbym krok do przodu i nie poleciałbym na dół, a wręcz mógłbym polecieć do góry, to by było wtedy, gdybym zrobił krok na przykład do takiego kosza, który jest podwieszony pod balonem. Nie? Robię krok, wchodzę do kosza i nagle, zamiast zgodnie z prawem przyciągania ziemskiego lecieć na dół, to wchodzę do kosza i zgodnie z prawem unoszenia wzbijam się w górę. W zeszłym roku pojechaliśmy z rodziną na górę Żar, niedaleko stąd. I wiecie, takie fajne obserwowaliśmy zjawisko. Byli tam chłopcy, tacy młodzi ludzie, z paralotniami. Z takimi, znaczy nie, z paraglajdami, o tak się to nazywa. Czyli z takimi ala spadochronami. I on sobie stał na ziemi. Tutaj było takie ostre zbocze. Mieli ułożone takie rozciągnięte na takich linkach te czasze, a raczej takie jak gdyby ćwiartki tej, czy nawet paseczki takie, bo to nie są jak cała czasza spadochronu, tylko takie wąskie wycinki. I nagle pociągnął linki, ten wiatr, który wszedł do góry, postawił ten spadochron i on nagle i patrzymy, a on wstępuje do nieba. Podnosiły. To tak jakby do windy wsiedli i windą taką niewidoczną szli do góry. Czemu ja o tym mówię? Mówię o tym, żeby wytłumaczyć kolejną rzecz, która jest potrzebna, żebyśmy zrozumieli, co się stanie w chwili, kiedy uniżymy się przed Jezusem. Bo to jest bardzo ważne. Bo my to musimy rozumieć, że to nie są jakieś ecze-pecze, czary-mary, tylko że wszystko się dzieje zgodnie z zamysłem, który Bóg w Biblii nam przedstawił.
I dlatego przeczytam z listu do Rzymian z 8 rozdziału 2 pierwsze wersety. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo jest tu użyte takie stare słowo, zakon, które nie oznacza nic innego jak prawo. Zakon to tam, wiecie, są karmelici bosi, jakieś tam inne zakony i tak dalej. To jest tak naprawdę taki staropolski język, gdzie słowo zakon oznacza prawo. W języku czeskim do dzisiejszego dnia, jak ostatnio, jak mnie gdzieś tam złapali w Czechach, czy ta ichnia bezpieczność jakaś tam taka, czyli ichnia policja, to mówi: pane, wyście przekroczyli zakon. Czyli przekroczyłeś prawo. I dlatego tutaj będziemy czytać już tak, jak to powinno być poprawnie, czyli: bo prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Ja powiem jeszcze raz. Bo prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Zwróćcie uwagę, że kiedy jestem podległy prawu przyciągania ziemskiego, to co pokonało prawo przyciągania ziemskiego? Prawo aerodynamiki. Tak? Czyli kiedy wchodzę do kosza, który jest podpięty pod jakiś balon, to prawo aerodynamiki, które sprawia, że mogę iść w górę, a nie opadać w dół, pokonuje prawo przyciągania ziemskiego. Że ja nie jestem na fundamencie, nie jestem konkretnie powiązany z ziemią, ale jestem w powietrzu, bo cały balon jest w powietrzu i ja się unoszę do góry, a nie spadam w dół. I to samo ma zastosowanie tutaj. Dopóki nie znamy Jezusa, dopóki nie jesteśmy pod prawem Ducha Świętego, działa na nas prawo śmierci i grzechu. Ilu z was doświadczyliście czegoś takiego, że chcieliście powiedzieć prawdę i ani nie zorientowaliście się i nagle okazuje się, że już skłamałeś? Tak? Nie wiem, jak ty masz, ale ja mam bardzo często. Może coraz rzadziej teraz, ale kiedyś to miałem po prostu tak. Ja nie musiałem się przygotowywać. Przychodziłem gdzieś i tak jak mi było potrzebne, albo wyssałem coś z palca, albo wymyśliłem sobie jakąś gadkę i po prostu kłamstwo było na porządku dziennym. Dlaczego? Mimo, że potem wcale nie czułem się dobrze, mimo, że potem przychodziły takie myśli: ojejku, co ja to zrobię, przecież to jest kłamstwo, jak to... Ale ponieważ żyłem pod prawem grzechu i śmierci, nie miałem w sobie możliwości, czyli to tak jakbym, wiecie, chciał skoczyć, nie ma balona, a ja bym się chciał unieść do góry. Nie ma takiej możliwości. I dopóki nie przyjmiemy Jezusa, dopóki Duch Święty nie zamieszka w nas, nie możemy mieć owocnego i takiego, jak Biblia go opisuje, właściwego życia. Zgodzicie się ze mną? Nawet kiedy przyjmiemy Jezusa, nawet kiedy uniżymy się przed Jezusem, to i tak nie zawsze korzystamy z tej okazji. Dlatego jest to tak bardzo ważne, aby uświadomić sobie, w którym miejscu jestem. Czy jestem pod prawem ducha, który daje życie i daje zwycięstwo, czy jestem pod prawem grzechu i śmierci? Ja myślę, że wiecie, że odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka trudna. Czy jest to dla kogoś trudna odpowiedź? Zobaczyć, gdzie jestem, pod którym prawem? Kiedy mi przedstawiono Ewangelię za pierwszym razem, nikt mi nie musiał mówić, że pewnych rzeczy nie mogę dalej robić, że muszę przestać. Nikt mi nie powiedział: Andrzej, od teraz, skoro przyjąłeś Jezusa, koniec z imprezami i z panienkami. Nikt mi tego nie powiedział.
To po prostu przyszło jak w pakiecie. Wcześniej, wiecie, to było całe moje życie. Ja nawet często, wiecie, jako taki religijny człowiek, który gdzieś tam chodził do kościoła, mówiłem, Boże, pomóż mi zaliczyć tą dziewczynę, nie? Jakby Pan Bóg odpowiadał na tego typu, wiecie, po prostu trzeba być klepniętym. Ale tak się żyje, jak się żyje pod prawem grzechu i śmierci. Nam się wydaje, że przychodzimy... Ja nie wiem, czy ja to mówiłem, bo mi się to niedawno przypomniało. Pamiętam, pojechaliśmy parę lat przed moim nawróceniem, pojechaliśmy na wycieczkę klasową. No i wszyscy koledzy mieli jakiś tam alkohol, tylko ja nie miałem, no bo mama mnie wyprawiała z domu, no i wiecie, no nie było jak. No i miałem też mało kieszonkowego, szkoda mi było pieniędzy i pamiętam, jak, nie wiem, drugiego czy trzeciego wieczoru już większość tego szkła, które przywieźli koledzy, już była opróżniona. No i wiedziałem, że ktoś w pewnym momencie powie, no morda, teraz twoja kolej, nie? A ja co powiem? Że mam sok jabłkowy? No wiecie, głupio, nie? I pamiętam, byliśmy pod Zawoją, taki był sklep GS-owski gdzieś tam na skraju jakiegoś lasu. Jedna była tam sprzedawczyni i ja pamiętam, jak wtedy się pomodliłem. Mówię, Panie, żeby mnie, czy tam Boże, żeby mnie nie złapała ta ekspedientka, że ja po prostu wynoszę, że ja kradnę. Nie? Ja kradłem, modląc się niby do Boga, żeby mi się upiekło. No po prostu to jest paranoja. Ale tak się żyje, kiedy jest się pod prawem grzechu i śmierci. Pan Bóg nie był, ale to pokazuje, jakim idiotą ja byłem, nie? I naiwnym. I nam się wydaje, mnie się wydawało, że ja jestem okej. Okay. Wiesz co? Nie, ja ci powiem, wysłuchał, ale potem przyszedł taki czas, że ja byłem gotowy to naprawić, bo nagle mi zaczęło z tym być bardzo, bardzo niewygodnie i wiedziałem, że muszę zrobić jakieś zadośćuczynienie za to. Nie jednego z nas tego typu głupie prośby, to nie to, że Pan Bóg je spełnił. On po prostu nie zareagował wtedy. Powiedział, okej, do czasu na to pozwalam, ale przyjdzie czas, kiedy staniesz oko w oko z prawdą. I ta prawda dopiero wtedy cię wyswobodzi. I dlatego musimy pamiętać o wersecie, a raczej o słowach, które powiedział Jezus odnośnie Ducha Świętego. Już wcześniej mówiliśmy, że Duch Święty tutaj jest i że On do nas się zwraca. I w 16 rozdziale Ewangelii Jana Jezus w 8 wersecie tak mówi, a On, czyli Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Wiecie, i ja zawsze próbowałem wytłumaczyć ludziom, co to jest grzech. Ale to, wiecie, to jest trudno wytłumaczyć. Bo co innego w tym, co ja robię grzechem, jest dla mnie, a co innego dla Karola grzechem jest to, co on robi. To wcale nie muszą być te same rzeczy. Każdy z nas mamy swój własny grzech. I dlatego my musimy zobaczyć coś innego. I tutaj Pan Jezus mówi, że On przekona świat o grzechu, ale przekona też świat o sprawiedliwości. Co to jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość to jest jedna z cech, to jest w ogóle charakter Boga. Bóg jest sprawiedliwy. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, tylko Bóg jest sprawiedliwy. I w Starym Testamencie jest taki obraz. Ilu z was, jeśli pracowaliście kiedyś w budowlance, to wiecie, co to jest taki pion budowlany? Czyli kiedyś nie mieli, jak to się mówi, wagi, czyli poziomicy. Ale mieli co? Mieli kawałek sznurka i mieli taki ciężarek. I przykładali ten
sznurek z tym ciężarkiem do ściany i jak ściana była, pokrywała się ze sznurkiem, to znaczy, że jest prosta. No ale jakby, wiecie, jakby ściana była krzywa, no to by ten sznurek wisiał, a tu jest taka mała odległość, a tu jest taka duża odległość, no chałupa się zburzy. Trzeba poprawić. I Bóg mówi, ja jestem takim pionem mierniczym. Jeśli ktoś by chciał poszukać sobie tego, to jest 28 rozdział Izajasza. Bóg mówi, ja jestem takim pionem budowlanym. Wszystko jest mierzone do tego pionu. Jeśli coś jest krzywe, jeśli coś nie dochodzi do pionu, to znaczy, że to jest niesprawiedliwe, czyli to znaczy, że to jest jakie? Grzeszne. Bóg nie kradnie, więc kiedy przykładamy do Niego pion, a ja kradnę, to wiem, że nie jestem sprawiedliwy. To wiem, że jestem grzeszny. Bóg nie pożąda żony ani żadnej rzeczy bliźniego, która jest jego, ale jeśli ja przykładam ten pion do mojego życia, to nagle okazuje się, że ja jestem sprawiedliwy. I Biblia mówi o tym bardzo wyraźnie. Nie ma ani jednego, kto byłby sprawiedliwy. A zatem, jeśli jesteś niesprawiedliwy, czyli jesteś grzeszny, potrzebujesz rozwiązania. Dlaczego? Bo trzecią rzecz, o której przekona je Duch Święty, to o czym? O sądzie. Po co się idzie do sądu? Albo żeby dochodzić swoich praw, albo żeby usłyszeć wyrok. Głównie po to ludzie kiedyś szli do sądu. Żeby usłyszeć wyrok odnośnie tego, co się zrobiło. I kiedy ja opowiadałem o tym okresie w moim życiu, kiedy tam nie było nic więcej, jak tylko, wiecie, taka kubka wypalonej ziemi po ognisku, które tam było, które składało się właśnie z tych rzeczy, które, z tych grzesznych rzeczy, które robiłem, wtedy usłyszałem nad sobą wyrok. Kiedy stanąłem przed Bogiem i stanąłem przed Bogiem jako tym, który jest sędzią. I usłyszałem wyrok. Jaki? Jaki? Taki powinien być wyrok. Ale kiedy stanąłem przed Bogiem, to usłyszałem wyrok niewinny. A do tego zaraz dojdę. Dlaczego taki usłyszałem wyrok? Kiedy zastanawiamy się nad tym, to otwórzcie razem ze mną 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam jest taka historia, bez której nasza obecność tutaj no byłaby co najmniej, że tak powiem, nieusprawiedliwiona. Albo nie miałaby podstaw, żebyśmy tutaj się spotykali. Bo tam jest opisana taka historia pewnego, podobnego do nas Rzymianina, czyli pewnego poganina. To nie był Żyd. Wcześniej wszystko, co Bóg przygotował, było skierowane do Żydów. Aż nagle spotykamy Korneliusza, pewnego człowieka, który ma pewne pragnienie, który ma pewne przekonanie. Ma przekonanie, że nie jest sprawiedliwy. Ma przekonanie, że do tego, żeby być kimś, jak gdyby we właściwym miejscu, kimś właściwym, potrzebuje usłyszeć coś więcej o Jezusie. I w taki cudowny sposób, jeśli przeczytacie sobie gdzieś może wieczorem, czy w wolnej chwili, kiedy przeczytacie ten 10 rozdział, to zobaczycie, w jaki sposób Bóg używa pewnego człowieka, pewnego Daniela, przepraszam, tym razem nie Daniela, tym razem Piotra, który jest nikim innym jak pewnego rodzaju Danielem dla Korneliusza, bo przychodzi i wyjaśnia Korneliuszowi zamysły jego serca. Wyjaśnia mu zaniepokojenie jego ducha.
pokazuje mu jego przyszłość i mówi mu, słuchaj, jeśli wybierzesz tą drogę, to to, to i to stanie się dla ciebie. Jeśli wybierzesz tą drogę, to to, 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 to stanie się dla ciebie. I kiedy czytamy o tym, to tam czytamy w 42 wersecie takie słowa. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On, Chrystus, jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O Nim świadczą wszyscy prorocy i każdy, iż każdy, kto w Niego uwierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. O czym tutaj Piotr mówi Korneliuszowi? Piotr mówi mu tak, słuchaj, jest taka sytuacja. Bóg jest sprawiedliwy, ale jeśli nie pasujesz do tego pionu, jaki Bóg ustanawia, to znaczy się, że wszystko, co robisz, jest poza pionem. Czyli nie jest sprawiedliwe. A ponieważ to, co robisz, nie jest sprawiedliwe, to z powodu tego, co robisz, staniesz na sądzie, którego sędzią będzie Jezus. Tu jest tak napisane. I On jest ustanowionym przez Boga sędzią. Jezus nie jest tylko Panem i Zbawicielem, to jest ta część Ewangelii, ale każdy z ludzi musi usłyszeć, że Jezus jest sędzią i że Jezus będzie karał, tak jak się wydaje wyroki na sądzie. Pamiętacie, kto był sędzią w historii o Danielu? Król był sędzią. Król powiedział, jeśli mi nie opowiecie snu i jeśli mi nie wyłożycie tego snu, umrzecie. Czyli król zabawił się w sędziego i król zadał, znaczy król orzekł werdykt, wyrok. Zostaniecie wszyscy zgładzeni. Nie pozostanie po was ani po waszych domostwach kubka popiołu. I dlatego Piotr, rozmawiając z Korneliuszem, powiedział mu tak, słuchaj, z powodu tego, co zrobiłeś, Jezus, który jest sędzią, zmierzy jak gdyby, czy sprawdzi, czy do pionu to wszystko, co robiłeś, pasuje, a jeśli nie, to po prostu dostaniesz wyrok skazujący. Ale jeśli uwierzysz w Jezusa, jeśli uniżysz się przed Nim, to dostąpisz odpuszczenia grzechów. Biblia mówi bardzo wyraźnie, że zapłatą za grzech jest co? Jest śmierć. Nie ma znaczenia, czy okłamałeś tylko lekko babcię, czy zrobiłeś przewał na 100 tysięcy, albo zrobiłeś krzywdę komuś i jeszcze bardziej kogoś źle potraktowałeś. Nie ma znaczenia, że za jeden mały poszczególny grzech zapłatą za to, które musisz ponieść, jest śmierć. Tak mówi Biblia. I dlatego Pan Jezus, kiedy przyszedł, nie tylko On, bo i wcześniej Jan Chrzciciel, a potem po Jezusie uczniowie mieli jeden, jedyny przekaz do ludzi, tak naprawdę. Kiedy otworzymy Dzieje Apostolskie 17 rozdział i przeczytamy od wersetu 30. Może przeczytam 30 i 31 werset. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił. Pamiętamy, którego męża? To chodzi o Jezusa, bo Jego ustanowił, potwierdzając to wszystko przez wskrzeszenie Go z martwych. Czyli Bóg to wszystko, co powiedział, potwierdził przez to, że Jezus umarł, ale potem został wzbudzony z martwych. I kiedy został wzbudzony z martwych, to było dowodem na to, że On jest ustanowionym sędzią, że to wszystko, co Bóg zapowiedział, że Bóg to zrobi. I bardzo ciekawe jest w wersecie 30, jeśli możemy zobaczyć werset 30, tam jest takie słowo, teraz jednak wzywa.
To słowo wzywa w języku greckim jest słowem z takiej dziedziny wojskowości. I tak naprawdę nasi tłumacze specjalnie to tak przetłumaczyli, żeby przypadkiem nie wydawało się, że Bóg jest za bardzo wymagający albo rozkazujący, ale słowo, które tam powinno być przetłumaczone, to jest rozkazuje wszystkim. Czyli Bóg rozkazuje każdemu człowiekowi, żeby się upamiętał. Bo jak się nie upamięta, to sąd na niego spadnie, zostanie wydany wyrok i koniec, i nie ma go. Nam się wydaje, że a jakoś to tam będzie, jakoś se poradzę. Ale Bóg mówi nie. Poprzez to, że wzbudziłem Chrystusa z martwych, pokazałem, że Jezus jest ustanowionym sędzią i że to, co ja powiedziałem, to ja zrobię. A jeśli ja mówię, że zapłatą za grzech jest śmierć, to wiedz, że zapłatą, że gdybyś tylko raz w życiu zgrzeszył, to i tak umrzesz za to, co zrobiłeś. Tak mówi Biblia. Dlatego mówi, wzywa wszystkich ludzi, aby się upamiętali, aby pokutowali. Czy w tym momencie, kiedy tutaj Paweł przemawia, czy Paweł mógłby powiedzieć o czymś innym? Czy mógłby na przykład powiedzieć, Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy? Nawiasem mówiąc, Bóg puścił płazem moją modlitwę. O to, żeby mnie nikt nie złapał, kradnąc flaszkę ze sklepu GS-owskiego. Bóg puścił to płazem. Ale w pewnym momencie przyszedł do mnie i powiedział, Andrzej, jak nie będziesz pokutował, to sąd na ciebie spadnie i nie ma cię. I jest po tobie. Ale czy Paweł nie mógł powiedzieć coś innego? Czy Paweł musiał być taki, wiecie, fanatyk religijny? Czy Paweł nie mógł powiedzieć, Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, ale teraz chce, żebyś miał fajne życie rodzinne? Przecież to by było chyba lepsze, nie? Albo czy nie mógł powiedzieć, że ale Bóg teraz wszystkich wzywa, aby syn pojednał się z tatusiem? Albo Bóg teraz wzywa wszystkich, żeby po prostu przestali być śmierdzącymi leniami i wzięli się do pracy? Mógł tak Paweł powiedzieć? Nie mógł tak powiedzieć, bo Paweł powiedział tutaj to, co jest najważniejsze. Bo bez tego upamiętania nie ma dla nas życia. Bez upamiętania nie ma tego, że Bóg rozpocznie nowe ognisko w naszym życiu. Nam się wydaje, że my sobie ułożymy, że my dołożymy do ogniska, że my jakoś sobie poradzimy. Ja patrzę często na ludzi, którzy, wiecie, odrzucają Boga i mówią, są takie bzdury tam w kościele, takie pierdoły opowiadają. Ja sobie zrobię krok do przodu i nie spadnę. Nie? I nagle na czym się łapią? Że robią krok do przodu i jeszcze bardziej lecą na pysk. I potem się zbierają, wiecie. Ja ostatnio spotkałem kogoś, kto spadł na pysk. Przepraszam za takie słownictwo. Kolega wziął od swojego syna rower i nie wiedział, że ten rower ma brzytwę hamulce. I wiecie, jechał i nagle se przyhamował. I wiecie, gdzie był? Był przed rowerem. Spadł na twarz. Pokiereszowany. I wiecie, to jest dla mnie taki obraz ludzi, którzy mówią, mnie tam Bóg jest niepotrzebny, ja sobie poradzę. A Bóg mówi, Bóg rozkazuje i mówi, upamiętaj się, pokutuj, przyznaj się do grzechu, weź odpowiedzialność za swoje życie, to zobaczysz, co ja zrobię z twoim życiem. Dlatego Paweł nie mógł powiedzieć, że Bóg wzywał ludzi do tego, żeby teraz się mąż z żoną pogodzili. Że Bóg nie wzywa, żeby syn był miły do taty i tak dalej. Nie. Bóg rozkazuje, Bóg wzywa do tego, żeby ludzie pokutowali. I dlatego tam jest użyte słowo rozkaz, żeby wzmocnić to, co Bóg mówi. Wiecie, w wojsku jak się jest,
Nawiasem mówiąc, kto z was był w wojsku? No, kilku było. Niech was Pan Bóg błogosławi za wszystkie dobre doświadczenia, które mieliście w wojsku. Bo w wojsku są tylko dobre doświadczenia, powiem wam, naprawdę. Nie ma złych doświadczeń w wojsku. Wszystko to jest po to, żeby nas ukształtować. Wojsko to jest taki sługa od Pana, posłany dla kształtowania mężczyzn. Żeby mężczyźni byli majtkami, a nie gumkami od majtek. Dlatego Bóg dzisiaj mówi, pokutuj, przyznaj się, odwróć się od tego, bo jeśli nie, to sąd spadnie na ciebie. W Ewangelii Łukasza, to jest jeszcze przed okresem, kiedy to wszystko się wypełniło, ale Jezus tutaj mówi w 24 rozdziale, ja przeczytam werset 46 i 47, ale najpierw jeszcze przeczytam werset 45. Popatrzcie, co Jezus mówi. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Wtedy otworzył ich umysły. Nie jest powiedziane, że wiecie, coś tam, tylko mówi, otworzył ich umysły. Czy przypomina wam się historia Daniela, który też otworzył coś przed królem Nebukadnezarem? Kiedy mu wyjaśnił, kiedy mu pokazał jego przyszłe dni, kiedy pokazał mu, co tak naprawdę sprawia, że jego duch w nim jest niespokojny i że nie może spać? I powiem wam, jeśli przeczytacie tam ten drugi rozdział Daniela i zobaczycie na końcu, przeczytajcie końcówkę tego rozdziału. Bo na końcu tam jest po prostu, to jest mega historia. Kiedy nagle król obsypuje Daniela, wiecie, upominkami, darami, wszystkim, pada na japę przed Danielem, król. Wyobraźcie sobie, król pada na twarz przed Danielem. Daniel mówi, nie, no, facet, stawaj. Tu mówi, ja też tylko facet. I nagle król wydaje świadectwo, mówi, zaiste jest Bóg na niebie. Nagle królowi się poukładało. Nagle jego umysł się otworzył, zaczął rozumieć, tak jak trzeba rozumieć. I tutaj Jezus też mówi w 45. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma i rzekł im. Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom, wszystkim ludziom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Ja tu przyjechałem dzisiaj, żeby ogłosić Tobie, który jeszcze nigdy nie doświadczył, że Twoje grzechy mogą Tobie być odpuszczone, że Jezus chce darować Ci, przebaczyć, odpuścić wszystkie Twoje grzechy. Nie te, które zrobiłeś, ale te, w których jesteś, a nawet te, które dopiero zrobisz. Ale musisz to przyjąć dla siebie. On to zrobił 2000 lat temu. Ale Ty musisz to przyjąć. Dzisiaj. Powiedzcie, czy to jest skomplikowana Ewangelia? Czy ja muszę coś więcej na ten temat mówić? Tak, powiem więcej na ten temat, bo jeszcze mam pół godziny. Co to znaczy pokutować? Powiem wam, co to znaczy pokutować. Powiem wam najpierw, co pisze w słowniku na temat tego słowa, a potem wam pokażę przykład, kiedy ktoś pokutuje. Dobra? Słowo pokutować to znaczy być w miejscu skruchy. Słowo pokutować oznacza żałować za coś. Słowo pokutować oznacza zawrócić z tego kierunku, obrócić się
i udać się w innym kierunku. Słowo pokutować oznacza zmienić na jakiś temat swoje myślenie. Słowo pokutować oznacza myśleć inaczej, niż myślało się wcześniej. I teraz przykład. Wyobraźcie sobie takie składne małżeństwo, on i ona, i jadą samochodem. I gdzieś tam zjeżdżają z głównej drogi i żona mówi: ty, Antoś, ale źle jedziemy. A on mówi: cicho, głupia baba. I jadą dalej. Za chwilę ona mówi: Antoś, popatrz, droga się zwęża, nie widzisz, jedziemy w złym kierunku. Cicho, głupia baba. I jedzie dalej. Za jakiś czas jest tak ciasno, że o jakiś murek, o jakąś skałę, która jest z boku, przerysował sobie cały bok. Wiecie, jak dla faceta jest, jak se auto przerysuje. To bardziej boli, niż by dostał herc klekoty. Ale boli. Ajajajajaj, obrysowany cały bok. Trzeba tak wypolerować. Wiecie, jak niektórzy faceci mają z autami, nie? Boli go, ale nic. Dalej jedzie. Ma myślenie ukierunkowane, żeby jechać do przodu. Ale żona mu mówi: facet, ale no przepraszam, nie widzisz, co się dzieje? I on nagle łup, wjeżdża w jakiś taki wielki głaz, reflektor rozbity, pas przedni rozbity, woda leje się, no jeszcze się nie leje z chłodnicy, bo musi dalej jechać. I powiedzcie mi, czy jest pokutowaniem, kiedy facet nagle stwierdza: no nie, nie mogę dalej jechać w tym kierunku, muszę zawrócić. Czy to już jest pokuta? Czy to jest upamiętanie? Proszę? Nie. Bo on dalej myśli tak, jak myślał, ale myśli: muszę sobie znaleźć nowy sposób, nową drogę, w którą mógłbym pojechać. Kiedy będzie pokuta? Pamiętajcie, co mówiłem o skrusze, o żalu, o gotowości przeproszenia. Kiedy będzie właściwa pokuta? Kiedy powie do żony: kochanie, czapka z głowy. Przepraszam cię bardzo, że nie słuchałem ciebie. Przepraszam cię, że byłem taki uparty osioł, że powiedziałaś mi, że jadę w złym kierunku, a ja nadal jechałem. Przepraszam cię za to. Czy możesz mi to wybaczyć? A wtedy ona co odpowiada? No właśnie, co odpowiada? A nie mówiłam ci? Nie, nie, nie. Ona mówi: kochanie, nie ma sprawy. Każdy się może pomylić. Czy nie, kochana żona? Tak? Ja bym powiedział, że w kościele. Kochani, kiedy w pewnym momencie, jadąc przez życie i jadę w złym kierunku, kierują mną złe motywacje i nie słucham tego, co Duch Święty podpowiada, i to ignoruję, to wtedy jestem pod prawem grzechu i śmierci. Ale jeśli w pewnym momencie podejdzie do mnie blisko Duch Święty i Duch Święty powie: Andrzej, jedziesz w złym kierunku. Rzeczy, które robisz, są niewłaściwe. Zawróć, upamiętaj się, jedź w przeciwnym kierunku. To wtedy ja mogę powiedzieć: Panie, Duchu Święty, przepraszam Cię, że Cię ignorowałem. Przepraszam Cię, że nie brałem pod uwagę tego, co Ty do mnie mówiłeś wcześniej. Przepraszam Cię, że lekceważyłem ludzi, którzy mnie przestrzegali przed drogą, którą zdążam. W Biblii jest takie, w Starym Testamencie jest takie wspaniałe jeden werset. Każda człowieka, każda wydaje się prosta, a jednak mimo wszystko ona prowadzi na zatracenie. Czy nie jedna droga wydaje się człowiekowi prosta, a ona w końcu i tak prowadzi na zatracenie? Nie? Czyli muszę uświadomić sobie, że zmierzam w złym kierunku, że nie słucham tego, kto jest po jednej lub po drugiej stronie. I powiem wam tak, powiem do tych, którzy
są w Kościele, którzy są Kościołem, którzy przyjęli Jezusa, a którzy nigdy prawdziwie nie pokutowali, to tak naprawdę nie mają biblijnej wiary. Biblijna wiara podąża za właściwą pokutą. Jeśli ktoś nie pamięta albo nie umie powiedzieć, co było tym niewłaściwym paliwem, które dokładałem do ogniska, jeśli ktoś nie umie powiedzieć, dlaczego zmierzałem w tym kierunku, a nie inaczej, dlaczego i jakie były moje niewłaściwe motywacje w życiu, bo jeśli ja się nie upamiętam, jeśli ja z tym nie przyjdę i nie przeproszę Boga i nie wyznam tego jako coś, co było niewłaściwe, to za tym nie przyjdzie właściwa biblijna wiara. Zgodzicie się ze mną? Sprawdźcie. W oparciu o to, co mówi Boże Słowo. My musimy sprawdzać. Jeśli ktoś nie pokutował, to w jego sercu nie ma zaufania, nie ma wiary. Bo zwróćcie uwagę, kiedy ja przychodzę do Boga i mówię, Boże, przepraszam Cię. Wiecie, ja powiedziałem na początku pierwszego wykładu, że to nie jest nic złego postawić na rodzinę. To nie jest nic złego postawić na pieniążki. To nie jest nic złego postawić na sport. Ale wiecie, pod jednym warunkiem. Pod warunkiem tego, że to nie jest najważniejsze w moim życiu. Jezus powiedział, a raczej Stary Testament o tym mówi, że najważniejsze, czyli jak gdyby to pierwsze przykazanie, to jest miłuj Boga swego. Z całego serca, z całej myśli, z całej siły, z całej swojej duszy. To jest pierwsze przykazanie z dekalogu. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Ja jestem jedynym Bogiem. I tak naprawdę Bóg się pyta mnie i ciebie, kto jest dla ciebie najważniejszy? Kto napędza twoje życie? Kto jest paliwem do twojego życia? Jeśli tam są wszystkie te inne rzeczy, to twoje życie prędzej czy później zamieni się w kubkę popiołu. Ale jeśli Bóg jest najważniejszy, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to co mówi Biblia? Biblia mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. A wszystko inne będzie wam dodane. Bóg ma wielką radość, kiedy żyjąc z Nim, może dać ci żonę. Bóg ma wielką radość, kiedy żyjąc z Nim, Bóg może dać ci dzieci. Bóg chce ci dać pieniądze, Bóg chce ci dać zdrowie, Bóg chce ci dać to i tamto, pod warunkiem, że twoje życie pali się w oparciu o Niego, a nie o te rzeczy, które On ci daje. Bo wtedy te rzeczy wykorzystujesz, a nie cieszysz się nimi. Grzech, Biblia mówi od początku do końca, jest tym, co sprawia, że człowiek oddzielony jest od Boga. Jeśli ja wezmę kartkę, zwykłą, cienką kartkę i wezmę, położę ją na jednej dłoni, a drugą dłonią dołożę jedną moją dłoń do drugiej mojej dłoni. Czy one są razem złączone? Coś jest między nimi. Ja nie czuję tej drugiej ręki. Ja czuję papier w każdej z rąk. I Biblia mówi, że grzech jest tym, co oddziela nas. I nie ma znaczenia, czy to jest jedna kartka, czy to jest 1500 kartek. Te dłonie są oddzielone od siebie. Tak naprawdę Bóg mówi, że z powodu grzechu jesteśmy oddzieleni od Niego taką niesamowitą przepaścią, która jest nie do pokonania przez człowieka. I w końcu Biblia mówi, że jest tylko jeden, kto jest pomostem nad przepaścią. A tym kimś jest Jezus. Wiecie, w Starym Testamencie ludzie doskonale wiedzieli, że są oddzieleni od Boga. I ludzie doskonale wiedzieli, że to grzech
oddziela ich od Boga. I dlatego, ponieważ ludzie to wiedzieli, Bóg przygotował dla nich rozwiązanie. I w Starym Testamencie Bóg powiedział tak: jeśli zgrzeszysz, to weźmiesz jakieś zwierzątko, albo baranka, albo owieczkę, albo cielaczka. Za pewne rzeczy nawet dwa ptaszki były mało. Ale weźmiesz te dwa zwierzątka i przyniesiesz je jako ofiarę. I złożysz je na ołtarzu. I wiecie, jak Żydzi to robili? W sposób bardzo taki... Właśnie w sposób bardzo szczegółowy. Kiedy przychodził taki facet na przykład, no załóżmy, no im się też zdarzało, że jakiś facet miał, wiecie, na boku romans. Albo tam coś, no, albo ukradł coś, albo jaki... W każdym razie popełnił coś, co nie było zgodne z tym pionem Bożym, czyli z tą Bożą sprawiedliwością. I w jakiś sposób wiedział, że to zrobił złego. My wiemy często, że zrobiliśmy coś złego. I tak się nam wydaje, o, Bóg to nie zauważy, Bóg to puści płazem. Tak, do pewnego czasu Bóg to puszcza płazem. Ale w pewnym momencie wzywa i mówi, pokutuj. I Żydzi robili to w ten sposób, że kiedy przyprowadzał takiego baranka ze sobą, przyprowadzał go na taki przedsionek, czy do takiego, na taki plac przed świątynią, brał tego baranka, stawiał go przed sobą, nakładał ręce na głowę tego baranka, po czym przy kapłanie wymieniał, za jaki grzech przynosi tego baranka. I mówi, ja zgrzeszyłem tam z sąsiadką z drugiej awenii i wyznaję to teraz. Niech ten grzech zostanie zmyty przez krew tego baranka. Po czym przychodził kapłan, podcinał baranka, łapał krew i tą krew wylewał na ołtarz przebłagania. I ten człowiek w tym momencie mógł powiedzieć, jestem oczyszczony, nie ma już tego grzechu, ten grzech jest zakryty. I wiecie co? To tak jakoś w pewnym momencie pomyślałem, no ale chwila, przecież jest napisane, że tam składanie tych ofiar trwało od rana do wieczora, od wieczora do rana i kolejny dzień, i kolejny dzień, i kolejny tydzień, i kolejny miesiąc, i pół roku po pół roku, rok po roku, non-stop przychodzili ludzie i musieli zabijać kolejne baranki. I to za często ten sam człowiek przychodził. Minimum raz w roku musiał być. A niektórzy byli częściej. I w pewnym momencie ja sobie zadałem pytanie, ale jak to jest? Dlaczego Bóg chciał takiego sposobu? Czemu Bóg przygotował takie rozwiązanie? Czemu? Wiecie, taki film jak Piła Mechaniczna i jakieś horrory, takie, które dzisiaj robią, to jest pikuś w porównaniu z tym, co tam się działo na placu świątynnym. Tam wszystko było we krwi. Wszyscy ci kapłani byli zbroczeni krwią. Czemu Bóg przygotował takie rozwiązanie? I wiecie co? Wyobraź sobie siebie, że idziesz, nakładasz ręce na głowę tego baranka, wyznajesz jakiś jeden grzech, po czym patrzysz, jak ten baranek się wykrwawia i potem ostatnie takie, wiecie, podrygi i nagle umiera. I nagle dochodzi do ciebie, że tak naprawdę to nie ten baranek, ale to ty powinieneś być, powinno twoje życie być złożone. Bo Biblia mówi, że karą za grzech jest śmierć. Ale ponieważ tego było tyle i w takim stopniu, w pewnym momencie Bóg powiedział, dosyć tego.
trzeba przygotować inny sposób. I dlatego Ewangelia, czyli dobra nowina jest taka, że Bóg posłał swojego Syna Jezusa, żeby został barankiem, który ma być złożony za grzechy, nie tylko za moje, ale za Twoje, za grzechy każdego z nas, za grzechy całego świata. Po to przyszedł Jezus. Nie po to, żeby być jakimś, wiecie, dzieciątkiem w jakimś obrazku i żeby tam, wiecie, przychodzić przed ten obrazek, klęknąć i coś tam i tego. Nie po to Jezus przyszedł. Mógł powiedzieć, Panie, nie mam nikogo innego, Ciebie mam jako tego, na którego złożę mój grzech, bo Ty umarłeś za moje grzechy. Czy wiesz o tym, że Twoje grzechy mogą być Ci przebaczone? Wielu ludzi próbowało obalić zmartwychwstanie. Bo jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to nie ma podstawy. To nie ma baranka, który by mógł być złożony w miejsce mnie i Ciebie. A zatem Bóg wzywa i mówi, upamiętaj się, pokutuj, przyjdź, weź odpowiedzialność za swoje życie, wyznaj to, przyjmij przebaczenie i chcę Ci powiedzieć, że to nie jest koniec. Bo tak jak ja kiedyś to zrobiłem i ja przyjąłem, ja doświadczyłem Bożego przebaczenia, teraz mogę być tym, który pełni rolę Daniela, albo Piotra, albo kogoś innego. I Bóg chce też poprzez Ciebie dotrzeć do tych, którzy są wokół Ciebie, do których ani ja, ani Jasiu, ani tutaj pastor zboru, ani ktokolwiek inny nie dotrzemy. Ale pytanie jest jedno. Czy Ty jesteś gotowy pokutować? I dlatego chciałbym, żeby teraz wszyscy pochylili swoje głowy. Żeby się nie rozglądać. Na pewno nikt nie przyjdzie od tyłu i nie walnie cię w głowę. To ci gwarantuję. Ale chcę ci powiedzieć, że Duch Święty jest tutaj. On nie tylko może być wśród nas, On może być w Tobie, jeśli Go zaprosisz, jeśli będziesz pokutował. Ja pamiętam, że w dniu, w którym się ja narodziłem na nowo, w dniu, w którym ja się nawróciłem, pamiętam pewną dziewczynę, która się razem ze mną tego samego dnia nawróciła. I kiedy myśmy wspólnej potem takiej modlitwie wszyscy się modlili, pamiętam jej modlitwę, ona powiedziała, Boże, przepraszam Cię, że myślałam, że mogę prowadzić moje życie bez Ciebie. Wiecie, myśmy wyznawali różne grzechy. Na samą myśl o tym jest mi wstyd. Ale ona powiedziała jedną krótką modlitwę. Boże, przepraszam Cię, że myślałam, że mogę dać sobie w życiu radę bez Ciebie, że nie muszę brać Cię pod uwagę. To tak jakby ktoś mówił, Boże, przepraszam Cię, że Ty dla mnie tyle zrobiłeś, a ja Cię wciąż ignoruję. Ja wciąż mam gdzieś to, co Ty dla mnie zrobiłeś. Może dlatego, że Go wciąż ignorujesz, wciąż padasz na twarz i masz zjechaną twarz, obdrapaną. Ja nie chciałbym tutaj, żeby to była jakaś taka to jest wyjątkowa chwila, ale ja chciałbym, żebyś podjął bardzo prostą decyzję. Jeśli do tej pory jeszcze nigdy nie zaprosiłeś Boga do swojego życia, jeśli jeszcze nigdy nie przeprosiłeś Go, jeśli jeszcze nigdy nie postanowiłeś, że chcesz razem z Nim zmienić kierunek
Twojego życia, jeśli jeszcze nigdy nie powiedziałeś: Boże, ja to, co ja do tej pory dokładałem do tego ogniska, to było największe dziadostwo. Ja po prostu chcę od Ciebie dostać coś, co mogę do tego ogniska dać, że ono się nie będzie wypalać, że będzie płonąć, ale nie będzie spalać. To chciałbym, żebyś teraz miał taki czas takiej modlitwy, tylko Ty i Duch Święty.